Witajcie, witajcie. To jest zupełnie nowa seria i jest to pierwszy odcinek tej zupełnie nowej serii. Kawa z marketingiem. Kawa z marketingiem, generalnie wiecie, z marketingiem to jest tak, że wszyscy mają go dosyć, bo każdy się zna na marketingu, każdy skończył wyższą szkołę marketingu i marketingu. I generalnie, gdy słyszymy marketing, to mamy w najlepszym razie swędzenie w gardle, a w najgorszym wymioty. Natomiast ta seria jest po to, żeby pokazać, że są na świecie, w Polsce w szczególności, ludzie, którzy wiedzą, co to jest marketing, wiedzą, po co jest marketing, wiedzą, jak go używać, po co go używać i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, może nie chcę być tu apologiem sztuki marketingu, ale pokażę wam ludzi w ramach tej serii, którzy wiedzą, o co tu w tym wszystkim chodzi. I pierwszy gość tej serii to jest gość, którego już znacie, ponieważ na moim kanale się pojawiał i to dwukrotnie. Rozmowy z nim tu właśnie teraz sobie zalinkuję i je zobaczycie. Moim dzisiejszym gościem jest człowiek, którego gdybyśmy powiedzieli, że jego firma robi strony internetowe, to byśmy go obrazili, bo to trochę tak jakby powiedzieć o właścicielu Ferrari, że jego firma robi wózki. No robi, to co robią, jeździ. Natomiast czy Ferrari to jest wózek, czy Ferrari w porównaniu z Meleksem to jest w ogóle, jest tu w ogóle co porównywać? No nie ma co porównywać i dlatego pytanie do Damiana. Damian, jak cię w ogóle przedstawić? Cześć Maćku. Wiesz co, to jest całkiem chyba niezłe pytanie. No ja sobie gdzieś tam wpisuję w różnych mediach społecznościowych, że wiem, jak sprawić, żeby zainteresowany produktem potencjalny klient stał się twoim faktycznym klientem. Mhm. I to jest taka niewielka zmiana, ale o którą wszyscy walczymy w marketingu i sprzedaży, więc to jest chyba gdzieś ten punkt odniesienia. W tle za twoimi plecami widzę jedną z moich ulubionych biznesowych postaci, papieża marketingu, Davida Ogilviego, facet, który zasłynął stwierdzeniem, że jeżeli chcesz być oryginalny, to załóż skarpety i wyjdź na dół biurowca na Madison Avenue i będziesz najbardziej oryginalnym facetem na ulicy, ale marketing ma nie być oryginalny, ma być skuteczny. Jak rozumiem, trochę jesteś takim poznańskim Ogilvim. No myślę, że jeszcze mi sporo brakuje. Cieszę się, że w ten sposób myślisz. Natomiast no, z tą myślą się całkowicie zgadzam, bo no właśnie, często na przykład klienci się nas pytają, a co jeśli strona się nam nie spodoba? I jakby nie ma nic jakiegoś, nie wiem, fundamentalnie złego w tym pytaniu, natomiast to nie jest dobre pierwsze pytanie, ani nawet nie drugie, trzecie, tylko gdzieś tam po drodze. Ono się może pojawić, nie ma problemu. Natomiast tu i teraz na początku drogi skupmy się na tym, żeby strona działała. Jak już będzie działać, jak już będziecie mieli z niej klientów, pieniądze, lidy, czy co tam chcecie, to wtedy zastanówmy się, co ewentualnie możemy dołożyć, żeby się wam podobała, bo to jest absolutnie dodatek. No chyba, że stać was na posiadanie strony, która nie sprzedaje, ale podoba się prezesowi, nie? Bo zakładam, że i tak jak jest. Najbardziej. To jest doskonały sposób na coś, nie wiem czy na biznes, ale na coś, ale to raczej wtedy, raczej nie opłaca się do nas pukać wtedy. Bo to szkoda kasy. No. Mój drogi, jesteś jednak w wielu kręgach kojarzony jako filozof, jako człowiek, który otarł się o doktorat w filozofii. Jak to się stało w ogóle, że od filozofii, która no właśnie na pierwszy rzut oka filozofia się w ogóle nie kojarzy z marketingiem, pewnie dlatego, że marketing jest mylony ze sprzedażą, nie wiem, powiedz nam, jak to się stało i czy filozofia ci pomaga w tej pracy codziennej? Wiesz co, tak, filozofia się oczywiście nie kojarzy z marketingiem,
Natomiast filozofia się większością chyba z niczym nie kojarzy. Z filozofowaniem, czyli z byciem upierdliwym kolegą na imprezie, który po prostu, wiesz, w momencie, gdy już wszyscy chcą pójść dalej, zmienić temat, cokolwiek, to on jeszcze drąży. Ale wiecie co, tu jest jeszcze coś, co warto zaznaczyć. Czy filozofia mi pomaga? Wiesz co, to jest fajne pytanie, bo ja sobie bardzo długo sam je zadawałem. I nie jestem do końca pewien, czy znalazłem już tą ostateczną odpowiedź, natomiast mogę powiedzieć o tym, w czym mi pomaga filozofia, a w czym potencjalnie przeszkadza, bo to też warto chyba zwrócić na to uwagę. Pomaga mi, myślę, jakby w dwóch kwestiach. Pierwsza to jest taka, że filozofia jako sposób, nie wiem, sposób myślenia, czy sposób podejścia do wiedzy, prości, czy czegokolwiek, działa w ten sposób, że zdecydowanie pomaga usystematyzować ci to, co wiesz, to, co umiesz, pomaga ci to poskładać w jedną spójną całość. I oczywiście to samo w sobie nie jest w żaden sposób wartościowe dla praktykowania marketingu, ale dzięki temu, że potrafisz to sobie poskładać, to potrafisz to też lepiej wdrożyć, wyegzekwować to w działaniu. I przykładem takim jest ten drugi troszkę aspekt, polegający na tym, że jako filozof myślę, że jesteś w stanie łatwiej jakby złapać takie, powiedzmy, aksjomaty marketingu, czyli dostrzec pewne prawdy, które są prawdziwe, do których nie trzeba, nie wiem, dochodzić specjalnym jakimś tam tokiem badania, nie trzeba ich udowadniać, bo wiesz, że tak to działa. Na przykład wiesz, że co do zasady wszystkich twoich potencjalnych klientów twój produkt nic a nic na świecie nie obchodzi. Po prostu twój produkt, to kiedy powstała twoja firma, czy przed Arystotelesem, czy po, nikogo to absolutnie nic nie interesuje. Tak samo jak na przykład to, że jako ludzie jesteśmy, z całym szacunkiem dla nas, ale schematycznie, w sensie, że nie jesteśmy w stanie uniknąć pewnych schematów myślenia, pewnych schematów działania, pewnych emocji. Ten na przykład sposób, jako filozof, być może łatwiej jest ci zrozumieć to, jak twój potencjalny klient działa, czyli że kieruje się jednak tą ciekawością. To, że portale typu Onet, Plejada, czy co tam jest, nie jestem na bieżąco. Pomponik, Kozaczek, Pudelek. O. Kłaniam się przed tą wiedzą. No właśnie, że to się tak klika, to nie jest przypadek i to nie jest jakieś, nie wiem, tu nie chodzi o teraz sortowanie ludzi na tych, którzy klikają w pudelka i na tych, którzy nie klikają w pudelka, bo wszyscy naprawdę kierujemy się ciekawością, między innymi oczywiście. I to jest jeden z wielu aksjomatów, które moim zdaniem filozofia pomaga złapać, zrozumieć, a przez to, że to rozumiesz, to jesteś w stanie to łatwiej chyba zastosować. Tak. Zdecydowanie myślę, że właśnie najistotniejszym aspektem dla skutecznego marketingu jest poprawna antropologia, nie? Bo jeżeli rozumiesz, masz jakąś tam teorię człowieka, jakąś wizję na jego temat, no to jeżeli ona jest poprawna, to w wielu przypadkach twoje predykcje się sprawdzają, no i jeżeli się sprawdzają, no to w marketingu to się kończy po prostu biznesem. Natomiast jeżeli twoja antropologia jest fałszywa, no to najczęściej jednak twoje predykcje będą niesłuszne. Tu oczywiście moglibyśmy wchodzić głębiej, bo bywa czasem, że z fałszywych przesłanek mamy poprawne wnioski, prawda? No ale rasowy filozof będzie testował przesłanki po to, by mieć wszystko kompletne i prawdziwe.
Filozofia to też jest taka dziedzina, która syntetyzuje rzeczywistość, która szuka syntezy. Czy to nie jest podobnie z marketingiem? Czasem wiesz, w różnych tam pismach piszą, o, w marketingu, prawda, doceniono najnowsze odkrycia jakieś tam neurobiologii i coś tam. To też jest chyba tak, że marketingowcy to są trochę jak architekci, nie? Znają się po trochu na wszystkim, no bo materia, której dotykają, jest bardzo różnobarwna. Ty też dużo czasu poświęcasz na czytaniu wszelakich badań. Dobrze, że mi się wydaje? Dobrze ci się wydaje. Wiesz co, myślę, że wynika to z tego, że marketing, na przykład w stosunku do sprzedaży, moim zdaniem, jest maratonem. Czyli tak jak sprzedaż jest pewnym skończonym procesem, który oczywiście może trwać długo, natomiast przez sprzedaż mam na myśli bardzo zamknięty, konkretny proces, już zazwyczaj w relacji 1:1. O tyle marketing to jest ten szerszy obraz budowania, z jednej strony przyciągania właściwych osób, do których twój biznes powinien być najlepiej dopasowany, czy utrzymywanie ciekawości, zainteresowania, zaangażowania tego klienta, aż po de facto prowadzenie dalszej relacji z tym klientem, bo to nadal jest element doświadczenia marki, brandingu, ergo marketingu. Jeśli sprzedaż jest strzeleniem gola w meczu, to marketing jest nawet nie meczem, to jest całym sezonem meczów, które twój biznes ma do rozegrania. W tym sensie umiejętność spojrzenia na to z góry, wydaje mi się, może być bardzo pomocna. Bardzo ciekawa futbolowa analogia. Niestety nie moja, przykro mi. No, ale nie mów, że Ogilviego. Nie. Okej, dobrze. A powiedz, bo jeszcze odnośnie marketingu i filozofii, to ostatnio bywają modne, tak obserwuję, jak... No dobra, no nie odmówię sobie, wiesz, wbicia szpili ludziom, ale wiesz, no w czasach, gdy kurczę, ja czytałem Marka Aureliusza albo, wiesz, dialogi Platona, a moi koledzy mieli to głęboko w pompie, bo ich interesował świat według kiepskich. I żeby nie było, mnie też świat według kiepskich interesował. Natomiast, wiesz, minęło lat 20, moi koledzy nagle biorą udział za jedyne 899 w kursie stoicyzmu w życiu i tak sobie, wiesz, patrzę i myślę po staropolsku, what the fuck, gdzie tu ktoś popełnił błąd, nie? W czasach, gdy mieli na polskim myśli Marka Aureliusza i uważali to po prostu za, wiesz, ramotę gorszą od wiernej rzeki Żeromskiego, to dzisiaj wydają ciężkie pieniądze po to, żeby być stoikami, bo to teraz bardzo modne. To trochę takie pytanie na marginesie naszej rozmowy, bo to jest pewna moda, ale to też się w marketingu przejawia. Jak na to patrzysz? To jest temat, który mi się faktycznie trudno komentuje. Właśnie z tego powodu, o którym powiedziałeś, bo też nie chcę nikomu wbijać tu szpili. Natomiast taki trochę podjar tym trendem, filozofią stoicyzmu, że jakby układanie całego swojego życia i biznesu pod tą filozofię. Okej, nie mam nic do tego, natomiast po pierwsze polecałbym jednak spojrzeć szerzej niż stoicyzm, z tego powodu, że lubię stoików i ich całkowicie szanuję filozoficznie, natomiast no, na tym naprawdę filozofia się nie zamyka, ani to nawet nie jest start.
I tu mówię jak najbardziej w kontekście biznesowym, a nie tylko naukowym. A po drugie, no jak to z modami bywa, wiesz, jest to takie trochę hura rzucenie się na to, które tak naprawdę moim zdaniem kończy się takim wybiórczym dobieraniem sobie, co mi się podoba, co mi się nie podoba, uzupełnianiem jakichś klocków, co nie przeszkadza oczywiście potem mówić, że jest się wielkim stoikiem i jakby nic do tego nie mam, tylko no, wydaje mi się, że jest tu pewna pustka, która powstaje i która którą zachęcałbym do uzupełnienia, bo naprawdę warto i być może stoicyzm jest świetnym punktem wyjścia, żeby to zrobić. Tak, wiesz, ponownie nie odmówię sobie wbicia szpili, bo trochę taki ten kanał jest, że ja to wiesz, niekiedy wbijam szpilę, ale kurczę, mi to trochę przypomina, nie wiem, czy pamiętasz, jak wyszła książka Świat z Zofii. Josteina Gardera, czy jak on tam się nazywał. Jak dla mnie książka na poziomie, wiesz, Paulo Coelho, nie? W sensie, no, trochę takie słodko pierdzące banały, no ale pamiętam, jak wiesz, niektóre piątkowe koleżanki się po prostu sadziły. Jak to tu z tą cegłą chodzą i poznają filozofię. No było to dla mnie niezmiernie żenujące, podobnie jak pamiętam swego czasu też kolega mi opowiadał, jak to postanowił się wziąć za swój rozwój literacki i kupił sobie alchemika wspomnianego Paulo Coelho, którego próbowałem czytać, ale mniej więcej po 1/3 po prostu się zachłysnąłem, nie powiem czym, no straszne, nie? I to jest trochę takie, no powiedziałbym, intelektualne disco polo. Zgadzam się z tobą, że bardzo fajnie, bo to może być, wiesz, dla kogoś punkt wyjścia, nie? Może sobie przypomnieć, że w domu u dziadka stoi Tatarkiewicz i wiesz, i tam w którymś tomie sobie sprawdzi i odkryje, że stoicy to jedna, wiesz, jedna dwutysięczna filozofii. I nie mieli odpowiedzi na każde pytanie i wiesz, i warto poszukać głębiej i może to być, wiesz, taki faktycznie punkt wyjścia do takiej naukowej ciekawości, która może rzutować na inne sfery życia. Miało mi się, że między innymi Taleb dosyć mocno się też odnosi do świata Zofii? Nie, do stoicyzmu. Przecież. No i to jego nawiązanie, nazwijmy Nicolasa Taleba, właśnie sprawdzi się pełne nazwisko, bo nigdy nie mogę zapamiętać. Nicolas Nassim Taleb, tak. Tak, Nicolas Nassim Taleb. I on w tym swoim odwołaniu, moim zdaniem, właśnie pokazuje. Niechcący, bo on jest zakochany w tym, niechcący pokazuje właśnie to płytko, jakby no, inaczej skończoność tego tematu w kontekście biznesowo-życiowym. I dla mnie, jakbym to w ten sposób podchodził, ażby się prosiło, żeby zrobić krok dalej, Taleb niestety tego nie robi, ale mniej więcej tak moim zdaniem to wygląda właśnie w kontekście tego powiązania biznesu ze stoicyzmem, nie? No, wstęćmy z biednego Marka Aureliusza, który tam pewnie fikoły w grobie robi i Taleba. Wróćmy do marketingu. Wspomniałeś o tym, że marketing jest jak nie tylko jak mecz, nie tylko jak pojedyncza bramka, jest bardziej jak sezon piłkarski, ale marketing mimo swojej szerokości to nie jest jakiś samodzielny byt, jakiś taki silos, który w firmie funkcjonuje osobno i nawet jest samą firmą. On sam też jest częścią jakiejś całości. Jak na to patrzysz? Co wynika z czego? Co jest najpierw, żeby mógł być możliwy dobry marketing? No tak,
dobrze to zauważyłeś, bo tak, marketing jakby nie istnieje jako jakiś, nie wiem, niezależny grupa działań, aktywności firmy, czy jakkolwiek to nazwać, tylko to jest, marketing jest ściśle powiązany z biznesem, dla którego funkcjonuje, z niego czerpie cele, z niego czerpie produkt przecież, który ma sprzedawać, z niego czerpie markę, którą ma promować. Marketing jest praktyczną realizacją wszystkich założeń biznesowych danej organizacji. Niezależnie czy biznesowej, czy nie. Więc marketing nie istnieje w oderwaniu od tego biznesu, czy tej marki, organizacji. I wszystko to, co ten biznes robi, może się przekładać na marketing. Pytanie, czy powinno, jest oczywiście osobnym pytaniem. Myślę, że tak. No i wszystkie takie aspekty, jeśli chodzi, może inaczej. I w tym sensie na marketing musimy tutaj patrzeć jako na coś, co albo skutecznie odwzorowuje i działa dla tego biznesu, albo nie. I to jest w tym sensie takim filozoficznym główna wartość marketingu. Na ile on skutecznie robi to, czego oczekuje od niego biznes. To jest jego, dzielibyśmy filozofii cnotą, doskonałością, czyli ten doskonały marketing to taki, który w doskonały sposób realizuje w sposób skuteczny zadania, jakie stawia przed nim biznes. Czyli najpierw musi być jakaś taka odpowiedź na pytanie, co to znaczy, o co w ogóle mi chodzi w biznesie, jaki jest mój ideał robienia biznesu. Trochę dotykamy tego, o czym Simon Sinek mówił w The Why. Tak, jak najbardziej, no bo jeśli nie wiesz, dlaczego coś robisz, jeśli nie wiesz, co chcesz robić dla swoich klientów, dla innych ludzi albo innych firm, no to nie jesteś w stanie w żaden sposób tego sensownie komunikować. Co, oczywiście mamy takie przykłady na rynku, że firma ma jakby pewien problem tożsamości, albo własnej, albo swojego produktu i to bardzo wyraźnie widać w komunikacji, że ta komunikacja się jest chaotyczna, miesza się z sama sobą, sama sobie zaprzecza, komplikuje przekaz, a jak powiedział Donald Miller, komplikujesz, nie handlujesz, to w sumie też chyba powinno być całej tej serii naczelną zasadą. Przewodnim. Dokładnie. Na pewno jest twoim hasłem przewodnim, bo ilekroć słyszałem o twoich audytach stron internetowych, to właśnie do tej pory zadowoleni właściciele stron internetowych stawali się zasmuceni, ponieważ obnażałeś, jak bardzo ich świetne i kreatywne strony utrudniają w ogóle zarobienie biznesu z nimi samymi. No, audyt pozwala stanąć w prawdzie. Natomiast zdarzają się pod tym względem optymistycznie nastawieni klienci, którzy po audycie stwierdzali, że Jezu, ja myślałem, że tam jest tragedia do zaorania, a jednak nie jest aż tak źle, jednak jest tylko po prostu nieskuteczna. Tak. A powiedz, jak mierzyłbyś skuteczność marketingu? Co, gdybyśmy byli w stanie całkowicie odpowiedzieć na to pytanie, to ten odcinek byłby chyba hitem internetu. Wiesz co? Właśnie dlatego, że jest to maraton, to mierzy się to bardzo ciężko. Bo na poziomie większości organizacji, ich obecnym stanie zorganizowania podejścia do mierzenia celów, uporządkowania marketingu, jest to wręcz niemożliwe. Pytanie też, czy jest to w ogóle potrzebne.
w takiej mikroskali dla takich firm, bo nie jest być może złym rozwiązaniem, żeby mierzyć poszczególne działania, poszczególne akcje, poszczególne obszary marketingu. I jakby tutaj nie chcę sam sobie zaprzeczać, że w marketingu ważne jest to spojrzenie ogólne, a teraz chodzę niżej. Chodzi po prostu o to, że mierzenie poszczególnych obszarów marketingu jest prostsze i tańsze i już pozwala wyciągać sensowne wnioski, nawet takie, które będą dotyczyły całego marketingu, bo jeśli zbadamy w jakimś obszarze naszego funkcjonowania, naszego biznesu, zbadamy, jak działa nasz klient, jak się zachowuje i tak dalej, no to ta wiedza, tą wiedzę można bez problemu przełożyć na cały biznes, na cały marketing. I w tym sensie wydaje mi się, że to mierzenie, tą analitykę, nie wiem, czy nie praktycznie by było sprowadzić troszkę poziom niżej, nie? Bo właśnie najczęściej, wydaje mi się, że najczęstsze podejście polega na tym, żeby po prostu zmierzyć sprzedaż i stwierdzić, no jeżeli sprzedaż jest, marketing jest ok, jeżeli sprzedaż nie ma, marketing nie jest ok. Jak rozumiem, to jest błąd, bo po pierwsze marketing miewa efekty opóźnione, plus nie jest jedynym elementem, który wpływa na sprzedaż, tak? Stąd jego utożsamienie ze sprzedażą jest błędem. Wiesz co, no dobrym, myślę, że sensownym porównaniem tutaj by było, byłby networking, który też ma właśnie ten efekt opóźnionego zapłonu, że zdobywasz kontakty, budujesz relacje, nawiązujesz te relacje, wymieniasz jakoś w jakiś sposób niekoniecznie biznesowy wartość z innymi przedsiębiorcami i efekt liczbowy, biznesowy potrafi przyjść z półrocznym, rocznym opóźnieniem albo jeszcze dłuższym. I tak samo nawet jak masz, i tak samo jest w firmie, zakładając, że masz na przykład uporządkowane działy marketingu i działy sprzedaży, które w idealnym świecie oczywiście współpracują. Dział sprzedaży mówi, jakich leadów potrzebuje, żeby domykać skutecznie sprzedaż. Dział marketingu mówi, ok, to takich wam właśnie dostarczymy. I gdzieś i sprzedaż nie działa. No to teraz pytanie. Marketing nie dostarczył odpowiednich leadów, czy sprzedaż dała złe informacje co do grupy docelowej? Wiesz, na takim albo nie potrafiła ich domknąć, bo ma. Albo nie potrafiła ich domknąć, dokładnie. Bo nie ma kompetencji, tak? Albo. Dokładnie. Albo kompetencje ma, ale produkt jest źle skonstruowany, jest nie do końca dopasowany do tego klienta. Albo coś tam. Także na poziomie teoretycznym, jak widzisz, nie da się tutaj powiedzieć wprost, co jest przyczyną i gdzie należy jej szukać. No, wszędzie. O tak, no należy podejść do tego naukowo, niczym Goldratt, niczym dobry filozof i po prostu zadawać głupie pytania wszędzie i w ten sposób odkryć prawdę. Aczkolwiek bywa tak jak u jednego z swoich klientów, który pochwalił się swego czasu na wielkiej sesji networkingu, że nigdy tak drogiej strony internetowej, no sklepu w zasadzie, nie zlecał wykonania, natomiast zwrócił mu się on w ciągu 2 albo 3 dni. Właśnie dlatego, to nawiążę do tego, co mówiłeś, gdy określałeś sam siebie, właśnie dlatego, że ta sama ilość ruchu, jaką ma zawsze, zakonwertowała chyba tam ze 2 razy częściej, nie? Więc z dnia na dzień jego seski tych działań, które podejmowałem dotychczas, się zwielokrotnił. Więc no, jak rozumiem, bywają sytuacje, gdzie jak gdyby źródło sukcesu lub źródło niepowodzenia jest ewidentne. No wiesz, jeśli tutaj zmieniliśmy jeden element układanki,
przyszedł efekt, więc no, z dużą pewnością wiemy, co ten efekt spowodowało. Nie? Natomiast gdybyśmy jednocześnie wprowadzali trzy różne zmiany, że na przykład by klient zmieniał całkowicie źródło ruchu, albo żeby pozostać przy tym przykładzie, byśmy modyfikowali asortyment na przykład, no to tu już ten wynik by nam nic nie dał. Nie dałby nam odpowiedzi na pytanie, co sprawiło, że podnieśliśmy konwersję o 145%. Nie wiemy. Tak. To czy jedno, czy drugie, czy trzecie. Tak, natomiast to też fajnie zwrócić uwagę na to, że no właśnie, zmieniliśmy jeden element układanki, który dał taki wynik, co mogło oczywiście sugerować, że to było wąskie gardło tego biznesu, co nie znaczy, że nadal nie warto zmieniać innych elementów tej układanki. No tak, tak, oczywiście. Bo tylko przetestowaliśmy jeden z elementów całego łańcucha. No tak, ale to świadomość tego typu głębokości i współzależności, myślę, że filozofia ułatwia. Myślę, że tak. Jesteś znany również, słuchaj, z umiłowania do jakości. Jesteś koneserem whisky, jesteś koneserem dobrej kawy, co zresztą to nas łączy. Poczekaj, spróbujmy stuknąć nasze filiżanki. Stuk! I też twoje usługi nie są tanie, prawda? Oczywiście. Oczywiście włączanie, wiesz, tam nauki o moralności czy tam etyki do filozofii zawsze rodziło mój opór, bo bardziej uważam, że to jest domena bardziej religii, wiesz, teologii, aksjologii, ale okej, hookers. Powiedz mi, marketing a moralność, tak? Bywa czasem tak, że nie wiem, ludzie stwierdzają, że sprzedawaniem czegoś drogo jest w ogóle, wiesz, niemoralne. To nawet po prostu z takim stwierdzeniem można się spotkać. No, jako marketer z filozoficznym zacięciem, a przy tym wielbiciel marek premium, jak się na to zapatrujesz? Bo na koniec dnia chyba każda firma po to inwestuje w marketing, by sprzedawać swoje produkty jak najdrożej. Tak. No właśnie. Wiesz co, to może też, żeby pomóc w twojej wątpliwości w tym temacie, to może nie mówmy o tym, czy to jest moralne, czy niemoralne, tylko kiedy marketing może oszukiwać? A to jest dla ciebie? No, okej. No to my też się oczywiście z czymś takim spotykamy. Ja się z czymś takim spotykam. Ja tutaj jakby widzę takie dwie kwestie. Po pierwsze, oczywiście wartość transakcji jakiejkolwiek nie ma w żaden sposób związku z jakąkolwiek etyką czy moralnością. To jakby wartość transakcji jest po prostu wyłączona z tego tematu, z tego powodu, że jest ona subiektywna. Czyli iPhone u nas tutaj w cywilizacji, w mieście ma zupełnie inną wartość niż iPhone na bezludnej wyspie. Zupełnie inną. Ktoś mógłby spokojnie przehandlować w odpowiednich warunkach najdroższego iPada za butelkę wody. To jest kwestia wtórna. Oczywiście. Natomiast to, co może wywoływać moim zdaniem całkiem słuszne wątpliwości natury, powiedzmy, moralnej, to są dwie sytuacje. Jedna, w której firma świadomie, i to jest ważne, że tu chodzi o świadome popełnianie tego błędu, świadomie sprzedaje
zły produkt. Przez zły produkt mam tutaj na myśli taki, który nie rozwiązuje problemu klienta, nie spełnia jego zapotrzebowania i tak dalej. Firma o tym wie, a i tak mu go sprzedaje. To oceniam jako oszustwo. Jest jeszcze drugi rodzaj oszustwa, który jest bardziej ukryty i niestety sporo naprawdę porządnych firm wpada w tą pułapkę. To jest sytuacja, w której mamy dobry produkt, ale jak każdy dobry produkt, on pasuje tylko do pewnej grupy klientów. Tak. Nie zawsze, nie do każdego, tylko do pewnej grupy klientów. A jednak zdarza się takiej firmie sprzedać ten produkt niewłaściwej osobie. Znowu tak zwany mis-selling. Tak zwany mis-selling, czyli sprzedajemy coś, co nie przyniesie mu to żadnego efektu, żadnych rezultatów, nie poprawi jego życia, nie poprawi jego biznesu. I my powinniśmy to wiedzieć, bo czasem nie mamy na to szansy. Czasem sam klient autentycznie wprowadza nas w błąd, chociaż jest to potężna rzadkość. Najczęściej jest właśnie tak, że to my zaślepieni wspaniałością naszego produktu nie zbadaliśmy dostatecznie tego, czego klient naprawdę potrzebuje. Mhm. Bardzo często jest też tak, że my nawet mamy dla niego dobry produkt, ale się tak zaślepiliśmy tym innym, że sprzedaliśmy mu niewłaściwy produkt. Jeśli jest to z naszej winy, nie dopatrzyliśmy tego, nie dopełniliśmy tego, daliśmy się naszemu własnemu produktowi zaślepić i zapomnieliśmy o kliencie, o empatii wobec niego, to jest to moim zdaniem też pewien rodzaj nieświadomego, niechcącego, ale jednak troszkę oszustwa. O produktocentryzmie sporo piszesz, za chwilkę ten wątek pokontynuujemy, ale mamy tu malutki przerywnik słowno-muzyczny, zostańcie z nami, za chwilę będziemy grillować produktocentryzm. Cześć, jeśli to wideo Ci się podoba, to mam dwie prośby. Pierwsza prośba, zostaw łapkę w górę pod tym materiałem, dzięki niemu YouTube pokaże go większej liczbie osób. I drugie pytanie, druga prośba. YouTube pokaże ten materiał jeszcze większej liczbie osób, gdy zostawisz pod tym materiałem komentarz. Więc mam prośbę, żebyś zostawiła lub zostawił pod tym materiałem komentarz. To może być nawet komentarz w rodzaju pozdrawiam cię Maćku, dzięki za materiał, albo Maciek, jesteś głupi. To dla YouTube'a nie ma żadnego znaczenia, ponieważ liczą się interakcje. I druga prośba, jeżeli to, co mówię, Twoim zdaniem ma sens, bardzo proszę o subskrypcję kanału. Dlaczego? Dlatego, że YouTube bardzo lubi twórców, którzy mają dużo subskrypcji i ich materiały wyświetla jeszcze większej liczbie ludzi. W myśl ewangelicznej zasady, że ten, kto ma, temu będzie dodane, a ten, kto nie ma, zabiorą mu nawet to, co miał. Dzięki wielkie i zapraszam do dalszego oglądania materiału, który Ci niechcący przerwałem, za co gorąco, ale to gorąco przepraszam. No właśnie. Jak Ty to zrobiłeś, że byłeś nagle w innym miejscu? Magic, to wiesz, taki specjalna celofanowa taśma wkręcona w komputer wyświetliła moją osobistość. Tak właśnie. Produktocentryzm. Kierunek filozoficzno-gospodarczy, który piętnujesz, ilekroć jesteś na LinkedInie i twoja maszyna do pisania działa. Jak to jest? Skąd to zjawisko? Dlaczego je piętnujesz i dlaczego wszyscy mamy skłonność na nie chorować? Wiesz co, to nie tak, że ja je piętnuję. Ja próbuję pomóc, bo to produktocentryzm utrudnia marketing i sprzedaż. Aha, okej. O co chodzi? Produktocentryzm jest sytuacją, w której właśnie twój produkt zasłania ci potrzeby i cały kontekst życiowo-biznesowy twojego klienta, w związku z czym nie patrzysz na niego, nie interesuje cię to, tylko interesuje cię twój produkt, więc zasypujesz klienta informacjami o produkcie, którego nie interesują, zamiast odpowiedzieć na jego wątpliwości, obawy,
zaadresować jakoś jego problem, jego potrzeby, odnieść się do jego sytuacji w życiu lub biznesie. To jest produktocentryzm. I robimy ten błąd, bo to jest, powiedzmy, błąd, z bardzo prostego powodu. Niestety on jest z natury biologicznej czy psychologicznej, więc niełatwo się z tym walczy, a polega on na tym, że bardzo często brakuje nam wiedzy o naszych klientach. Nie wiemy, z czym przychodzi do nas klient, nie wiemy, bardzo często nie wiemy, dlaczego on w ogóle pyta o nasz produkt, jakby tak się dobrze zastanowić. I gdy my nie wiemy tego, jakie są jego obawy, wątpliwości, problemy, potrzeby, marzenia, pragnienia, to siłą rzeczy, komunikując się z tym klientem, wrzucamy do tej komunikacji to co wiemy. A co wiemy? Wiemy wszystko o naszym produkcie. W związku z tym i nasz mózg nie zauważa tego, że nieświadomie zapełnił dziurę. Pojawiła się luka, którą mózg posłusznie zapełnił. Wszystko się zgadza. Tak. Nie czujemy tutaj żadnego braku, poza tym, że oczywiście potem brakuje nam kasy na koncie, bo klient po prostu sobie poszedł. I dlatego to jest takie trudne, bo bardzo trudno to zauważyć, zwłaszcza zanim nie staniemy się świadomi tego problemu. I wtedy on robi bardzo duże psikusy dla naszego biznesu. To już ostatnie pytanie, które myślę będzie takim leitmotivem tej serii, bo zakładam, że o produktocentryzmie jeszcze sobie w przyszłości niedalekiej pogadamy, bo zdefiniowaliśmy problem, ale jeszcze by warto było pogadać, jak się przed tym ustrzec, jak inaczej. Myślę, że będzie, słuchajcie, oczywiście zostawcie komentarz, może jest jakiś obszar poza produktocentryzmem, który Was szczególnie interesuje, to oczywiście eksploatujcie nas w komentarzach, natomiast jakby Damian w ogóle zdefiniował, czym według Damiana Lewandowicza z BrandUp jest marketing? Jednym zdaniem. Jednym zdaniem. Sprawianie, że będziesz wymieniał w biznesie wysoką wartość za wysokie pieniądze. I to jest piękna definicja. Bardzo mi dziękuję. Zwrócę tylko uwagę, słuchajcie, że wartość versus pieniądze, to jest arcyciekawy wątek. Rozmawiałem o nim z Pawłem Poremskim lata temu w rozmowie o pricingu. Polecam tę rozmowę. Pricing to jest właśnie taki obszar w zasadzie trochę z marketingu, nie? Który właśnie operuje tymi pojęciami. Wartość, pieniądze, cena. To jest bardzo niebanalne zagadnienie. Zresztą Roman Szymczak napisał o tym książkę, którą też Wam gorąco polecam. Damian, dzięki wielkie za pierwsze koty za płoty. Kawa z marketingiem niniejszym ruszyła dzięki rozmowie z Tobą. Bardzo filozoficzna to była rozmowa. Dzięki wielkie. Już teraz pewnie zaraz po programie będziemy się umawiać na kolejne odcinki. Natomiast Wam również dziękuję w imieniu swoim i Damiana za obecność. Zostawcie w komentarzach jakieś inspiracje dla nas, o czym powinniśmy w przyszłości rozmawiać. I widzimy się już niebawem. Kiedy jeszcze nie wiemy, ale na pewno niebawem. To jeszcze, Damian, ostatnie pytanie, bo doszły mnie słuchaj, że zdecydowałeś, której miejscowości nadmorskiej będzie dożywotnim ambasadorem. Zobaczymy, jak się tam wybiorę już niedawno. Niedługo.
Tak, moi mili, na dole w opisie tego filmu dowiecie się, gdzie tegoroczne wakacje spędza Damian Lewandowicz i dlaczego jest to godne odnotowania. Więcej nie spoileruję, więc sobie poczytajcie. Dzięki wielkie, Damian, raz jeszcze. Pozdrawiam Davida Ogilwiego, a na ostatnie 30 sekund pokażę Wam dwie dotychczasowe rozmowy z Damianem u mnie na kanale i jedną jakąś bonusową, która też rozszerzy Wasze horyzonty. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.